Zadanie czwarte. Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej 1, liczba 343 do potęgi n, odjąć 7 do potęgi n, jest podzielne przez 21. Wiemy, że n jest po pierwsze liczbą naturalną, po drugie większą bądź równą 1. Chodzi o n, która jest wykładnikiem zarówno tej, jak i tej liczby, tej i tej potęgi. To znaczy, że ta liczba i ta liczba to są liczby naturalne. No i tutaj musimy udowodnić, że ta liczba jest liczbą podzielną przez 21, co w domyśle oznacza, że musi być podzielna oczywiście bez reszty przez 21. I tutaj musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy pewne trzy liczby, takie, że są one liczbami naturalnymi, to jeżeli będziemy mieli iloczyn liczby A i B, który nam w rezultacie da liczbę C, to znaczy, że liczba C dzieli się bez reszty zarówno przez liczbę A, jak i przez liczbę B. To znaczy, że musimy tutaj dokonać pewnych przekształceń tej liczby, takich, które zapiszą tę liczbę, czy przedstawią tę liczbę w postaci właśnie iloczynu jakichś liczb. Między innymi właśnie musi to być liczba na przykład 21. Natomiast tutaj tego w sposób bezpośredni nie wykażemy, czyli nie znajdziemy tutaj liczby 21 z tej liczby. Natomiast popatrzmy, jak możemy tę liczbę przekształcić. Zapiszmy sobie w ogóle tę liczbę najpierw, czyli 343 do potęgi n, odjąć 7 do potęgi n, to się równa. No i przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że liczba 343 to jest dokładnie to samo, co 49 razy 7. To znaczy, że jeżeli mamy 343 do potęgi n, to możemy zapisać to jako 49 razy 7 do potęgi n. To z kolei oznacza, że tutaj z tej liczby możemy przed nawias wyciągnąć liczbę 7n. I tak też zrobimy i w rezultacie my w nawiasie uzyskujemy tutaj 49 do potęgi n odjąć 1. Poza nawiasem, oczywiście zamykamy nawias i poza nawiasem już wpisujemy znak równości. I teraz musimy pamiętać o tym, że w takim zapisie, no bo skąd mi się tutaj wzięło 49 do potęgi n? W takim zapisie, czy z tego zapisu wynika, że my w rezultacie uzyskujemy tutaj 49 do potęgi n razy 7n. Stąd też właśnie mogliśmy 7n wyciągnąć przed nawias. Kolejną rzeczą, o której musimy tutaj pamiętać, jest to, że liczba 49 to jest dokładnie to samo, co 7 do potęgi drugiej. To znaczy, że wyrażenie w nawiasie możemy przekształcić w następujący sposób. Oczywiście 7 do potęgi n musimy przepisać i uzyskujemy tutaj 7 do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi n odjąć 1 do potęgi drugiej, no bo 1 to jest dokładnie to samo, co 1 do potęgi drugiej. I teraz na tym etapie zawartość nawiasu możemy rozpisać, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, którym jest różnica kwadratów. I na podstawie tego wzoru możemy zapisać, że to wyrażenie to jest dokładnie to samo, co 7 do potęgi n razy 7 do potęgi n odjąć 1 i dalej 7 do potęgi n dodać 1. Uzyskaliśmy tutaj iloczyn trzech liczb. No, z racji tego, że to jest iloczyn, to te liczby możemy w tym iloczynie zamienić kolejnością. Zapiszmy zatem 7 do potęgi n odjąć 1 razy 7 do potęgi n i razy 7n plus 7 do potęgi n plus 1. I teraz uzyskaliśmy tutaj iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych. I pytanie brzmi, skąd ja widzę, że to są trzy kolejne liczby naturalne? No, na pewno wiem, że te liczby są naturalne, bo to wynika z treści zadania. Natomiast skąd wiem, że to są trzy kolejne liczby? Otóż popatrzmy. Wprowadźmy sobie tutaj dodatkowe oznaczenie. Za liczbę A przyjmiemy pewną liczbę naturalną. Jeżeli od liczby A odejmiemy 1, to uzyskamy liczbę naturalną poprzednią do tej liczby.
Natomiast jeżeli do liczby a dodamy 1, no to uzyskamy kolejną liczbę względem liczby a naturalną, czyli kolejną liczbę naturalną względem liczby a. Oznacza to z kolei, że liczby a odjąć 1, a oraz a plus 1 to są trzy kolejne liczby naturalne. Czyli ten zapis odpowiada temu zapisowi tutaj, no bo naszą liczbą a będzie w zapisie uzyskanym 7 do potęgi n. Poprzednią liczbą naturalną będzie 7n odjąć 1, natomiast kolejną liczbą naturalną będzie 7 do potęgi n dodać 1. I musimy pamiętać o tym, że w trzech kolejnych liczbach naturalnych przynajmniej jedna jest liczbą podzielną bez reszty przez 3. A skoro to są trzy kolejne liczby naturalne, to znaczy, że wśród nich jest przynajmniej jedna podzielna bez reszty przez 3. Poza tym liczba 7 do potęgi n jest na pewno liczbą podzielną przez 7 bez reszty. A to z kolei oznacza, że tutaj uzyskujemy iloczyn liczby naturalnej podzielnej przez 3 bez reszty oraz liczby podzielnej przez 7 bez reszty. To oznacza, że jeżeli tutaj sobie założymy te rzeczy, czy te własności, to to oznacza, że ta liczba jest liczbą również podzielną bez reszty przez 21, dlatego że 3 razy 7 jest równe liczbie 21. No więc tutaj trzeba byłoby po prostu udzielić pisemnej odpowiedzi. I w tej pisemnej odpowiedzi należałoby napisać po pierwsze to, co ja napisałam tutaj, po drugie to, co napisałam tutaj oraz to, że skoro mamy jedną liczbę podzielną bez reszty przez 3, a drugą liczbę podzielną bez reszty przez 7, to znaczy, że w rezultacie uzyskujemy tutaj iloczyn wielokrotności trójki, wielokrotności siódemki, co oznacza, że w rezultacie uzyskujemy liczbę podzielną bez reszty przez liczbę 21.